10 koncertów zakazanych w Polsce. Przedstawię Wam listę koncertów, które miały się odbyć w Polsce. Zostały odwołane z różnych względów tak naprawdę. Czasami były zakazane z punktu widzenia politycznego, czasami po prostu były nieopłacalne gospodarczo. Powiem zarówno o polskich wykonawcach, jak i tych zagranicznych. 50 cent, amerykański raper, aktor i przedsiębiorca, międzynarodową rozpoznawalność zyskał po wydaniu debiutanckiego albumu Get Richard Die Tryin'. Współpracował z takimi muzykami jak Dr. Dre, Eminem czy Snoop Dogg. Koncert muzyka był planowany na 30 sierpnia 2008 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Dlaczego muzyk nie zagrał? Powód odwołania koncertu jest prosty, sprzedano zbyt mało biletów. Rozeszło się jedynie około 3,5 tysiąca wyjściówek, a liczono nawet na 20 tysięcy widzów. Jak widzicie kiedyś, 50 Cent nie był tak popularny w Polsce jak dziś. Gregorian, męski chór pochodzący z Niemiec, w którego skład wchodzą muzycy sesyjni. Zespół powstał z inicjatywy producenta muzycznego z Hamburga Franka Petersona. Koncert zespołu Gregorian miał odbyć się we wtorek 27 listopada o godzinie 19 w hali widowiskowo sportowej. Arena, jednak został odwołany z powodu uszkodzenia fragmentu sufitu. W trosce o bezpieczeństwo uczestników, występ miał zostać przeniesiony do sali ziemi, przez co poinformowano uczestników koncertu, że mogą przybyć na miejsce, jednakże odbędzie się to po prostu w innej sali. W końcu jednak koncert nie odbył się również tam, gdyż nie wyrobiono się z przygotowaniami. Kupa zamieszania, publiczność zdezorientowana, a koncertu brak. Marduk, szwedzki zespół muzyczny wykonujący black metal, powstał w 1990 roku. Koncert Marduk w Rzeszowskim Lifehouse został zaplanowany na 2 maja 2018 roku. Radnym Prawa i Sprawiedliwości nie spodobał się plakat promujący koncert Marduka w Poznaniu i Rzeszowie, na którym znalazło się logo zespołu z Szóstkami Krzyżem. Radni postanowili zaapelować do szefostwa klubu w Rzeszowie o odwołanie imprezy menadżer klubu Lifehouse. House, Dorian Pick komentuje sprawę dla AntyRadio.pl. 20 kwietnia 2018 roku stwierdził, że to nieporozumienie i koncert się odbędzie. Jednak w dniu występu okazało się, że tak się nie stanie. Sytuacja jest o tyle absurdalna, że dzień przed koncertem ktoś ukradł wodomierz i kawałek rury w klubie, zaś w dniu koncertu Sanepit postanowił tymczasowo zamknąć klub. Nie są to pierwsze problemy Marduka w 2016 roku, podobno członkowie zespołu zakupili przy. Przedmioty w neonazistowskim sklepie internetowym należącym do jednej z partii w Szwecji. Muzycy oczywiście temu zaprzeczyli, ale faktem jest, że dość spora część północnej sceny mocnego grania sympatyzuje ze skrajną prawicą. Limp Biskit, amerykański zespół muzyczny grający muzykę z gatunku rapcore i nu metal, z koncertu nici, bo okazało się, że ktoś zgłosił fałszywy alarm o podłożeniu bomby pod Katowicki Spodek. Co ciekawe, muzycy byli już w Katowicach i powoli przygotowywali się do występu. A organizatorzy, aby nie wywołać wśród widzów paniki, postanowili poinformować, że po prostu jeden z muzyków źle się poczuł. Dzięki temu udało się bardzo sprawnie przeprowadzić ewakuację. Oczywiście okazało się, że żadnej bomby nie ma, a sprawcy poszukiwano. Czy znaleziono? Nie wiem, nie udało mi się znaleźć tej informacji. Udało mi się znaleźć informację, że bardzo długo sprawa była utajniona dla dobra śledztwa. Illusion polski zespół muzyczny wykonujący szeroko pojętą muzykę rockową. Pod koniec września 2015 roku poinformowano, że koncert zespołu Illusion został odwołany. Początkowo organizator sugerował, że impreza w Gdańsku nie odbyła się, ponieważ miasto wycofało zgodę na imprezę masowo, ale jak ustaliła Gazeta Wyborcza, nic takiego nie miało miejsca. Powodem odwołania koncertu było niewywiązanie się z umowy przez organizatora. Niedługo po ogłoszeniu odwołania trasy firma Concert Agency One poinformowała, że zgodnie z regulaminem zwróci pieniądze za bilety w ciągu 30 dni. Na pieniądze czekało kilkaset osób, ale te nigdy nie wpłynęły na ich konta. Coraz głośniej mówi się, że firma, założona przez 22-letniego Mateusza e. Jankowskiego, mogła być oszustwem. Niepokoi chociażby fakt, że kapitał zakładowy wynosił 5000 tysięcy Niejasne są również powiązania między firmą Mateusza Jankowskiego a dystrybującą bilety z stroną. W internecie można znaleźć informację, że sprawa trafiła do sądu. Satarial. Satarial to rosyjski zespół black metalowy założony w 1989 roku, który ma zakaz występowania w Rosji. W Polsce jednak tak nie było. Kapela miała zagrać 6 kwietnia 2018 roku w Krakowie. Dzień przed występem zespół poinformował, że nie pojawi się w Krakowie. Cytuję, niestety koncert Satarial w Krakowie został odwołany przez właściciela klubu ze względu na presję polityków i katolickich środowisk. Nie sądziliśmy, że w demokratycznej Polsce dojdzie do takiej samej sytuacji jak w Rosji. Kolejny zespół, który miał problemy w Rosji, a później również w Polsce, to Behemoth. Polska grupa muzyczna, która powstała w październiku 1991 roku w Gdańsku, na początku prezentowała styl muzyczny zaliczany do black metalu, później zbliżony do pagan metalu, szeroko wykorzystując w nagraniach gitarę akustyczną. Następnie zespół zaczął wykonywać muzykę z rodzaju death metalu. Porzucając tematykę pogańską na rzecz szeroko rozumianego okultyzmu oraz mitologii Bliskiego Wschodu, koncerty Behemoth odwoływano wielokrotnie, ale postanowiłem powiedzieć o tym na Seven Festival w 2014 roku. W internecie opublikowana została też jedna z petycji, które mieszkańcy Węgorzewa wnieśli do organizatorów festiwalu. W liście zatytułowanym Węgorzewo Wolne od Zła przedstawiciele mieszkańców miasta wyrażają swoje oburzenie z powodu planowanego koncertu. Czytamy, My nie pozwolimy, aby mniejszość zmuszała nas, mieszkańców Węgorzewa, do słuchania brutalnego wycia i bluźnierstw zespołu Behemoth. Chcemy spać spokojnie, nie bojąc się wyjść z domu. Pragniemy, aby nasze dotąd spokojne miasto nadal takim było. Koncert, oczywiście, odwołano, mimo że tego samego dnia na tej samej scenie grał Arch Enemy, który tworzył dokładnie taką samą muzykę o podobnej tematyce. Z czasem jednak festiwal spotkał się z takim hejtem ze strony fanów rocka, którym nie podobało się, że organizacja uległa naciskom środowisk mieszkańców Węgorzewa, że cały festiwal musiał zostać odwołany. Kendrick Lamar, amerykański raper. Kendrick Lamar sprzedał na świecie ponad 7 milionów płyt, w tym 4,5 miliona w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o koncert w 2015 roku w Poznaniu. Biuro organizujące występ Kendrick'a nie miało przedtem doświadczenia z żadnymi dużymi imprezami. Bardzo niejasny był też system sprzedaży biletów. Organizator podał tylko swój adres. Konta bankowego sam Kendrick miał na grudzień zabukowane koncerty w Stanach i wątpliwe, żeby w ogóle wiedział o swoim koncercie w Poznaniu. Tacy architekci zaprojektowali to bardzo źle. Kat, polska grupa muzyczna powstała w Katowicach na przełomie 1979 i 1980 roku z inicjatywy gitarzysty Piotra Luszyka oraz perkusisty Ireneusza Lota. Zespół określany jest jako prekursor rodzimego heavy i trash metalu. Obok zespołów Turbo i TSA należał do tzw. Wielkiej Trójcy Polskiego Metalu. Koncert miał się odbyć w Piekarach Śląskich. Gdy o festiwalu zaczęło być głośno, sprawą zainteresowali się księża. Piekarscy proboszcz opublikowali list otwarty, w którym wyrazili niepokój związany z występami zespołów prezentujących postawę antychrześcijańską, czy wręcz związaną wprost z kultem demonicznym. Swój sprzeciw wyrazili również wojewoda śląski Jarosław wieczorek oraz poseł Pis Jerzy Polaczek. Zebrano blisko 3000 podpisów wśród przeciwników imprezy. Urodziłem się w piekarach śląskich, w nędznych barakach przy ulicy Londnera, gdzie mieszkała moja matka. Nigdy nie widziałem żadnego księdza wspierającego tamtejszą biedotę. Ocenił sytuację Roman Kostrzewski zespołu KAT. David Bowie, brytyjski piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, multiinstrumentalista, producent muzyczny, aranżer, a także aktor aktywny w przemyśle muzycznym od 1962 roku. Przeszedł do historii jako jeden z artystów rockowych z największą liczbą sprzedanych albumów w dziejach. W ciągu 52 lat kariery nakład ze sprzedaży wszystkich jego płyt wyniósł 140 milionów egzemplarzy na całym świecie. David Bowie musiał. Odwołać swój koncert z okazji tysiąclecia Gdańska z powodu fatalnego zainteresowania. Na koncert Bowiego zeszło zaledwie kilkaset biletów, co tylko pokazuje jak źle wyglądał rynek koncertowy w latach 90. w porównaniu ze dzisiejszym. Po tej wielkiej klapie Bowie w Polsce już się nie pojawił.